Serce misia Małgorzata Ficoń. Misiu, misiu, co cię boli? Serce mój koteczku drogi. Co się dzieje? Co się stało? Sportu uprawiałem mało. Dużo słodyczy i chipsów pałaszowałem i za mało się później ruszałem. No i ciągle tylko spałem i się miotkiem obiadałem. Owoców i warzyw to ja nie znoszę. Mój misiaczku, ja cię proszę. Jak ci nie wstyd? Jak ty możesz? Przepraszam, chyba się położę. Mój kolego, brak mi słów. Rozwiążemy problem ów. Książki w bibliotece mamy, zaraz w nich porady poszukamy. Dobry pomysł, tutaj widzę coś ciekawego. Cenną poradę dla serca zdrowego, trening dla serca. Twoje serce jest mięśniem i dlatego jak mięśnie nóg czy brzucha potrzebuje treningu. Dobre dla serca są spacery szybkim tempem, bieganie czy jazda na rowerze. Oj, tak warto ćwiczyć chociaż trochę. Trenuj zawsze, kiedy masz ochotę. Rób razem ze mną teraz podskoki, dalej skłony, będziesz super wyćwiczony. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Fakt, ruch to zdrowie, chyba każdy to powie, ale serce bije mi teraz jak szalone. To akurat normalne. Kiedy ćwiczysz, serce musi dostarczać przez krew do organizmu więcej tlenu i pożywienia, więc kurczy się bardzo szybko. Co jeszcze mogę zrobić dla swojego serca? Pierwszym punktem jest codzienna porcja ruchu. Druga z zasad bardzo ważnych to rozsądne odżywianie. Unikaj fast foodów i słodyczy. Jest dużo warzyw i owoców. To rozumiem doskonale. Uwielbiałem wprost słodkości, a miód złoty w szczególności. I dlatego pewnie źle się czuję. Wczoraj, nie zważając na maniery, połknąłem miodu litry 4. Pszczółki rączki załamały, bo zjadłem ich miodu zapas cały. Od dziś będę jednak na diecie. Nie zjem miodu za nic w świecie. Nie dla mnie marmolada. Od dziś ze smakiem jabłka zjadam. Mój kochany, miód jest nawet przez naukowców ceniony. Najważniejsze, by się rozsądnie odżywiać i z niczym nie przesadzić. Zjeść 4 litry zamiast 4 łyżeczek. To faktycznie już jest grzeszek. Pamiętaj jeszcze, proszę, że mocny, dobry wypoczynek da ci siły na dzień cały i uchroni od jedynek. Warto zdenerwowania unikać, silnych emocji się wyzbywać. Dobry sen i relaks pełen to nadzieja na długą w życiu karierę. Dzięki tobie już wiem, jak o serce swe mam dbać, a z nim w zgodzie całe lata trwać. Na koniec posłuchaj jeszcze, przyjacielu, że unikać warto nadmiaru chmielu, a do tego papierosów, nawet domowych obłoków. Przypominał mi o tym Wojtek z 5 B i jego mądry wiersz. Jedz i pij zdrowo, żyj kolorowo. Zdrowie to nie zabawa, to bardzo poważna sprawa. Biegaj i pływaj, ćwicz i się ruszaj. Gdy sport uprawiasz, zdrowie naprawiasz. Nie pal papierosów. Nie pij alkoholu. Takie rzeczy wiedzą już dzieci w przedszkolu. Miej uśmiech na twarzy. Zawsze bądź życzliwy. Zdrowy duch i ciało, a będziesz szczęśliwy.